powiedzieć głośno dzień dobry. Pomysł na to, żebyś spędzał tak wakacje? Niespodzianka od rodziców. No i opowiedz o swoich wrażeniach. Jak się bawiłeś podczas tych dni? Ja jestem ogólnie w grupie górników. Najczęściej byliśmy w kopalni Sztolni, byliśmy w kopalni Gujdo, płynęliśmy łódkami. Były super bardzo atrakcje. A co takiego ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało, jak zwiedzaliśmy Stadion Górnika Zabrze. Możesz się świetnie bawić, poznawać nowe rzeczy, nowych kolegów, koleżanki. Warto tutaj uczestniczyć, bo jest po prostu bardzo, możesz się czegoś dowiedzieć i bardzo to jest edukacyjne. Dlatego bardzo polecam też osobom młodszym, żeby tutaj przychodziły, bo można się wiele nauczyć. Jest super. Trafiłam do grupy lekarzy. Chodziliśmy 4 razy na rehabilitację. Mieliśmy też do czynienia z ambulansem. Chodziłam do teatru i robiłam fajne rzeczy. A co ci się najbardziej podobało podczas tych półkolonii? Jak robiłam scenografię. Takie zajęcia to fajna sprawa? Tak. A dlaczego? Dlatego, że można się bardzo dużo nauczyć. Można się bardzo fajnie tutaj bawić i zwiedzać różne rzeczy. Bardzo fajne były. Będę chyba jeszcze w następnym roku wchodzić. Najbardziej mi się podobał ten spływ kopalni Luiza. A byliśmy dużo w kopalniach. Grupa nauczyciele poszli do międzynarodowej szkoły. To są fajne, atrakcyjni, mili ludzie, można poznać dużo ludzi i fajne są upominki. Bardzo chciałam tutaj przyjść, bo po prostu nie miałam jak spędzić wakacji. No i właśnie przyszłaś i jak się bawiłaś na półkoloniach? Bardzo fajnie. No podobało mi się, co mi się najbardziej podobało, chyba ścianka wspinaczkowa. Trasa wodna mi się podobała. Byłam w grupie aktor i zwiedzaliśmy teatr, a później przygotowywaliśmy inscenizację wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa. Podsumowanie drugiego turnusu półkolonii odbyło się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza. Organizowany po raz drugi, ale zapewne nie ostatni, wakacyjny projekt okazał się świetnym pomysłem. Cieszę się ogromnie, że udało się w Zabrzu nie tylko zorganizować półkolonię, ale przede wszystkim poznawać różne zakątki Zabrza. Jestem przekonana, że te dzieci po tych 2 tygodniach znają Zabrze lepiej od swoich rodziców. Wierzę też, że będą dla swoich rodziców doskonałymi przewodnikami. No, jeszcze dziś się bawimy, jeszcze ostatnie zakupy w geszefcie, za kotloki. Myślę, że każdy uczestnik tych półkolonii wyniesie z sobą nie tylko mnóstwo wrażeń, ale na pewno zakupi coś miłego dla siebie. Dziękuję serdecznie wychowawcom, bo przecież poświęcili swój czas, żeby doskonale się bawić, ale odpowiadają za bezpieczeństwo i myślę, że to, co najważniejsze, to właśnie bezpieczeństwo naszych najbliższych. Dziękuję też pani dyrektor, pani kierownik. Pozdrawiam serdecznie rodziców. Mam nadzieję, że znowu za rok się zobaczymy. Półkolonie finansowane były z funduszy norweskich w ramach projektu edukacyjno-zawodowego Miasto Przestrzenią Rozwoju. Ten walor edukacyjny miał tu bardzo duże znaczenie, ponieważ dzieci nie tylko miały zajęcia tak zwane opiekuńcze, ale przede wszystkim zajęcia nauki zawodów, zwiedzania Zabrze, więc te pieniążki były są bardzo dobrze wydane. Dzieci bardzo dużo się nauczyły. Możemy to podsumować zdaniem wspaniały miesiąc zabawy. 160 dzieci, cudowna atmosfera, nauka zawodów, nauka wydawania pieniędzy, bo przecież to klucz tych półkolonii to wydawanie pieniędzy, zarabianie i wydawanie pieniędzy, czyli pierwsze kroki przedsiębiorczości, ale także zwiedzanie, no i oczywiście zabawa. Uśmiechy dzieci, ich zadowolenie jest chyba dla nas najlepszym, co mogło nas spotkać po tych półkoloniach, więc cudowne 4 tygodnie zabawy.